Witamy wszystkich bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na kanale Gen Z. Żeby być na bieżąco, oczywiście zostawcie subskrypcję, bo filmiki pojawiają się u nas codziennie o 17, to nie troszkę później. Dzisiaj gramy w super grę, ponieważ spodobało wam się tyle turnieje typu jak dobrze się znamy i dzisiaj również sprawdzimy jak dobrze się znamy, ale nie tylko pytaniami, ale również po rzeczach naszych prywatnych, zgadując czyje to po prostu przedmioty. Tak. Natalia nam wymyszkowała w pokojach. Nasze bielizny, wszystko najludniejsze. Tak. Nie wiesz moich stringów tylko. I osoba, która jakby ugadnie jak najwięcej rzeczy, to wygrywa kartę zdrajcy i to było. A właśnie, jeszcze jedna rzecz. Przy pytaniach nie przydzielam sobie punktów, no bo to są nasze tylko i wyłącznie zdania, ale przy rzeczach już będą punktacje i właśnie wtedy możemy wygrać. Kto jest największym świntuszkiem? Ale świntuszkiem takim... Że takim... okej! Okay. Dobra, lecimy. 3, 4. Co jest? Co? Ale różnorodnie. Dzięki Polsce, że mnie doceniasz. Racja, Bika jest totalnie dirty mind. Ja dałem Bartka, dlatego że zawsze mi się kojarzy, że on coś tam mówi do Hani czasami takie rzeczy, że ja po prostu wychodzę. Ja mówię, bo nie chcę... on to mówi przed wszystkim, w ogóle dlaczego? Ja wychodzę wtedy, bo się czuję niekomfortowo. Jaki czerwony. W sumie Bartek często mówi teksty, które mają podtekst jakiś, a Bika dla mnie jest takim świętuszkiem, że podchodzi, wiecie, coś zrobi głupiego. Bo najbardziej brudne myśli mi. Tak. Przemek mówi, że z worka z rzeczami naszymi śmierdzi, więc nie mogę się doczekać, co tam jest. No, tak się bardzo. Dobra, pierwsza rzecz. Rzuć na stół. Skincare, facial spray with aloe, charmoile and lavender. Bardzo Patryka smaku. Jak nic. Dobra, 4, 3. I od razu powiem, że ja zrobiłam tą mieszankę i to jest na zakarasz. Na zakarasz! A powiedz mi, że to jest najlepsze, że ja tak przez chwilę się zastanawiałam, że to mogłoby być świeżego, ale patrzę, miało się nie wiem, czy się zastanawiam. Ale to specjalnie zrobiłem! Ja na początku jak zobaczyłem, myślę... A nie, przegrałaś. To jest najgorszym tancerzem. Dobra, 3, 4. Ja jestem zdecydowanie ja, Patryk, dużo lepiej, tak! Nie, ja? Ale nie! Dużo lepiej, Patryk, tak, no ogólnie Patryk jest sztywny, ja jestem jeszcze bardziej sztywna. Nie, nie. I my w połączeniu, tańcząc razem, to jesteśmy takie sztywniaki na weselu, jakbyście chcieli nas widzieć, to jest masakra. Ale nie, ja się wytłumaczę. Patryk bo... na weselu robi tak. O ja! I tak do przodu, i tak. O nie. Ja totalnie nie umiem tańczyć, a ty masz, wiesz, taki wiek kobiecy i jakby umiesz się ruszać, a ja po prostu jestem kłodą, chyba że jestem pijany. To jest po prostu węgorz wylatuje i robię co chce. Kolejny przedmiot. 3, 4. O, to jest Wiki na 100%. Ja powiem dlaczego, skąd pamiętam to. Bartek, byliśmy dzieciakami i ukradliśmy jej to, żeby przeczytać, że ja to wiem. A ja pomyślałam, że to Hania, a ty masz inny zaszycik do zapisywania, ty masz taki większy. Trzecie pytanko. Kto najczęściej się obraża? To jest dramogenne. Czy jest tu zdjęcie Natalki? Obraża, ale ciężko będzie ocenić, bo świeży ta Hania, bo obraża. Hania się często na niego obraża, Patryk da no mi ja na pewno dam Bikę. A ja totalnie bym nie dała świeżego, a myślę, że Bartek też bym mnie nie dał, bo ja nie jestem obrażalska. Dobra. Co? 4. Ja myślę, że ja bym dała siebie. W związku z Patrykiem mam fochy, ale jakby do waszej, do naszej jakby ekipy nie mam fochów takich. Ja mam jedną sytuację taką, która nigdy nie wiem, czy ty mówisz na serio, czy ty żartujesz, że jak ktoś ci przerwie drugi raz, to masz takie, no już nie chcę. Nie, mówię, ale to nie jest, że ten tylko ja po prostu nie czuję wtedy, nie chce się powtarzać. Ty Bartek, jak się tłumacz, dlaczego dałeś mnie? Wiesz co, często jesteś na przykład zła o jakiejś rzeczy, to jakby, nie wiem, może pod to podpiąłem, może taki był proces myślowy, bo tak to inaczej w ogóle nie miałem tutaj, nikt mi nie pasował. No, to bardzo ciężkie pytanie, bo gdybyśmy się tak obrażali, jak jest pojęcie obrażania się, książkowo, nie? To byśmy nie nagrali za dużo. To prawda. Lecimy dalej. Let's go. Kolejny przedmiot. O, fuck. I to najlepsze, że... świeżego. Ej, nie, czekaj, pokaż to, stary. Daj tutaj. Ładnie by eksponowałem. Od góry, stary, trzeba zobaczyć. Pokaż. Oj. To jednak moje, może. No, ja mam tutaj 3 teorie. Jak każdy. 3, 4.
Fausti? Moje! Tak jest! Serio? Tak jest. Serio? A wiesz, mam takie samo? Ale ja ją często noszę w ogóle. Tak. Albo, ale bez kitu, stawiam na urodziny. Ale ty masz pudrową taką! Ej, wiesz, na opery? Nice. What? A ja jestem przekonany, że ty miałaś taką pudrową. Nie, taką. Ale masz ja taką często i pudrową też mam, ale ja często to noszę. Ale z częściej się pudrową. Nie skojarzy. Kurczę. Ale mi dobrze idzie, ja walę. Ale to było... Ale to najdłużej szykuje się na odcinki. Oh my god. Ja bym dała was wszystkim. Tak. Dobra, 3, 4. Zdecydowanie jest to świeże, ze względu na to, że szykowanie to nie jest jedynie, wiecie, robienie makijażu, czy łykanie piśnica, ale on o godzinie 11, kiedy nagrywamy, dopiero schodzi i zaczyna gotować w kuchni pół godziny. Nie, ja kilka razy wam powtarzałem, że jeżeli ja gotuję, to nie znaczy, że nie możemy zacząć nagrywać. Ja nie muszę zjeść w tym momencie, ale nie lubię siedzieć bezczynnie, więc wolę ugotować sobie coś. Mogę zjeść coś później. Najczęściej jest tak, że czekamy na Patrykę, bo Patryk... Na mnie nigdy nie czekacie! Bo Patryk jeszcze śpi, musimy wyjechać do Energylandy, a on dopiero wstaje. Pytanie było, kto się szykuje? Ja się szykuję z wszystkich najmniej, bo ja się szykuję w minutę. Budzę się i schodzę na dół. No dobra, no. Poza tym, Bartek, ja cię zawsze budzę od 9.30, a ty o 10.30 się zwlekasz. Ja słyszę te budziki. Się ogarniam, z prysznicem, z jedzeniem, z zakolami. Nie no, z jedzeniem nie. Z zakolami. Dobra, uwaga, kolejna rzecz. Proszę bardzo. Podręcznik manipulacji? Co? Dobra, to Hania na bank. Generalnie zaraz na to rzeczy, w którym proszę pokoju, było mi bardzo przykro. Uważam, że to jest przesada. Chcę ją pożyczyć bardzo. Widziałam tą książkę w dwóch różnych pokojach kiedyś. O, pięknie. Czyli każdy. Ktoś od kogoś pożyczał. I to jest ogromne, bo jesteście manipulantami. A może ty jesteś... ty jesteś i teraz manipulujesz, żebym nie dał ciebie. No i co ja mam zrobić? 3, 4. Tak. Ale byłam pewna, że widziałam tą książkę u was w pokoju, a z tego, że dwie były jakby u Wiki już rzecz, to mówię, no dobra, to Patryka chyba w takim razie. Ale ja też myślałam, że to Patryka może być, bo ja widziałam kiedyś u was, serio, miałam takie wrażenie. Ale wiadomo, że Bartek czyta takie książki, żeby nawet nie manipulować. Można to użyć w drugą stronę, żeby wiedzieć, czy ktoś nie chce na ciebie wpłynąć. Dlatego serio, jak chcecie pożyczać, bierzcie, bo jest zarąbista. Albo można też nauczyć się, jak manipulować innymi. Tak. Ale jak znajdziecie u swojego chłopaka taką książkę, to raczej... Red flag. Tak samo jak kamienie i znaki zodiaku. Ale ty jesteś akurat na tyle powalony, że u ciebie bym zrozumiała jeszcze ten tytuł. To dobra. Jest dramagenda pytanie. O nie! Kto najgorzej śpiewa? No ja wiem, że ta osoba się nie obrazi, bo po prostu sama tak mówi. 3, 4. Czekaj, kurde. Tylko i wyłącznie dlatego, bo sama to mówisz. Tak. A ja inaczej powiem. Patryk bardzo dobry jest w rapowaniu i w ogóle w nawijaniu, ale tam śpiewaniu jako wokal taki wysokotonowy, albo ten nigdy by nie słyszałem. Jak zawsze jak mieliśmy karaoke, to nawet nie chciał podchodzić do mikrofonu, bo zawsze jak na przykład na imprezach brał mikrofon, to zawsze była nawijka, był freestyle. Ale nigdy nie było takiego lulu. A Wika robi syrenę, zrób syrenę. Syrena! 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 No dobra. Ale dobra. Dobra. Na moim Instagramie jest syrena. Ogólnie nie uważam, że Wika źle śpiewa, bo jak słyszałem, jak śpiewa... Mi się podoba. No czasami faktycznie nie wychodzi najlepiej na niektórych numerach, ale wiem, że umie śpiewać, natomiast ja wiem, że umiem może pod tuna, ale normalnie nie umiem śpiewać, dlatego dałem siebie. Zrób syrenę tylko dla nas, to nie będzie do materiału. Pięknie śpiewa! Rzućcie to na życie, prosimy! Okej, następna rzecz. Shower? Power? Nie, power, herlak, to jest... Co to jest? Spray. Ogólnie jest... powiem tak. Usztywniacz? To kiedyś należało chyba do mnie. Ale gdzie Wigret znalazła je Natalia, to nie wiem, bo ja zgubiłam. 3, 4. Bartek, bo ja jestem pewna, że to jest twoje. Tak. Znaczy to powiem wam tak, jestem pewien, wydaje mi się, że to jest z mojego pokoju, z szuflady i to jest Maj, po prostu zostawiła. To jest najbardziej hałaśliwy. Oh my god. 3, 4. Chociaż ostatnio jest git. Jakby ostatnio Fausti dużo nie krzyczy z góry, że coś chce. Do ciebie już nie krzyczy, do mnie nadal się. Nie, ja daję Bartka i Fausti. Fausti z wiadomych powodów. Ale Bartka dlatego, że co by się nie działo, rano szukać na, słyszę jakieś darcie mordy po prostu. I to jest Bartek, który ma dobry humor. Tak. Patryk też na odcinkach często, jak na przykład coś wygra albo... Jestem królem w tą grę!
Jestem królem! Dziwię się, że nikt nie dał jeszcze właśnie mnie, bo ja mam wrażenie, że często jestem taka głośna, irytująca po prostu. Nie. To drugie tak, pierwsze nie. Tak. Przed chwilą myślałam, że to obroża. No oczywiście, że to obroża, a co to innego jest? Normalnie. Joker! Nie widzieliśmy u nikogo, ale pasuje tylko i wyłącznie do jednej osoby. Jest to fałsz. To też metodą eliminacji, nie? Że Wika tak. Jakby już wypadła, bo do Wiki no. Mi się też wydaje, że mogłoby pasować w sumie. Tak, 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 tak. Ale Wika już jakby wypadła, już trzy rzeczy. Tak, ja bym dała Wikę jako pierwszą, ale nie dała mi, bo właśnie już były jej rzeczy. No to najczęściej coś obiecuje, a potem nie dotrzymuje słowa. Ho! Ja od razu dam przykład po prostu, jak mnie ta osoba zraniła. 3, 4. Bartek zawsze mi obiecuje, że puści mi jakąś piosenkę na głośniku i nigdy jeszcze nie puścił mojej piosenki. Tak, to prawda i do tego jeszcze mówię, że będę częściej odpisywała na grupę. O właśnie, to było moje głupie. Dobra, wiecie co, ja bym chciała to zmienić, bo nawet z Bartkiem jest tak, że nawet znowu to wraca wszystko do sprzątania, że też obiecywałeś nieraz, że coś posprzątasz i potem tego nie tknąłeś. Czy pizza w garażu nadal leży? Nie. Czajcie, że poprosiłam Bartka, żeby wyniósł pizzę do kosza. Tak, ale... Ale czekaj! I on do mnie wraca, wyniosłem pizzę, taki zadowolony, wieczorem przychodzę, a ta pizza leży w garażu, leży na stoliku, a nie w koszu i wysyłam. Ale już powiem dlaczego. Dlatego, że nie chciałem olać tego, że mnie poprosiłaś, ale też robiłem coś ważnego i po prostu ją odłożyłem tam, żeby nie była tutaj. Okej, złożone tutaj dalej. Nie, nie, ale... Nieprawda. Tak samo jeszcze poprosiłam Bartka, żeby wypełnił... I wiesz co, zostawiłeś całe to mydło od żeby było na przyszło! Ale to ale ono powinno leżeć. Dobra, ale to nie jest przejaw tego, że obiecuję, ja czegoś nie robię, bo przyniosłem mydełko. Ale jesteś taki lepiej. A mnie pytałeś, jak ja grałem na VR, to miałeś mi kurtkę przynieść, nie przyniosłeś i marzłem. A wiesz, to jest jeszcze lepsze? Ile razy trzeba prosić o to, żebyś papier toaletowy po sobie zakładał? Nie, bardzo to się nie zgodzę. Nie ma się, każdy ma jakieś swoje. Ale nie, papier toaletowy nie zakładam. Dawaj, kolejną rzecz. To jest nie fair, bo to 3 dziewczyny dostały. Wszystkie dziewczyny. Dwie dziewczyny to dostały, ja żeby nie dostałam, podpowiem wam chłopaki. Dobra, 3, 4. Ja dokładnie tak samo myślałam, że kochani. Moją to je najbardziej obrzydliwe rzeczy. O, tutaj szefuńcu! Szeref, zdawaj się w nas! Okej, dałem Bartka Kubickiego, bo je kiwi ze skórką. Tak. To jest w ogóle grzech? Ja dałem Bartka, bo nie lubię strasznie tych rzeczy, co nie, dlatego to dałem. Mogę powiedzieć, kiwi ze skórką ma dzienne zapotrzebowanie na witaminę C. Jedno kiwi ze skórką. A jak się gąbeczką wytrze te włoski, to one znikają i to się je jak jabłko. I minus tyle. Respekt. Sobie obrońcie mnie w komentarzu, że są walni. Ale nie, ale to z tymi włoskami to ma sens, bo ja nie wyobrażam sobie przecież gdzie, przecież te nie, jak ściekasz to one znikają. Ja dałam świeżego chyba z oczywistych powodów. Dzisiaj rano jadł szakszukę i w drugiej ręce zagryzał pizzą. Wczoraj. Świkła z chińskim jedzeniem. Wszystko z sosem słodko-kwaśnym. Tak. O, Bartek mi kiedyś zrobił takie pyszne śniadanko. Znaczy dla niego pyszne, ale dla mnie w ogóle smażona kiełbasa z jabłkiem prażonym. Uwaga. No i mamy brudne gacie. 3, 4. Najtańsze z Pepko. One się drą po prostu po pół roku. Krzyczą. One mają 2 miesiące dopiero. Bardzo. Nieprawda, mają 2 lata. Już pewnie. Nie, dopiero ja ci kazałam czarne kupić, bo biały wyglądać jak... Nieprawda. Narty są, narty. Powiem wam ciekawostkę a propos majtek. Nie mam majtek na sobie w tym momencie. Pokaż. Nie! No! Oh, yeah! To najwięcej pierdzi. Wczoraj? Przemyk Pro. No. Dobra. 3, 4. Ja mam taki pakiecik. Bo Wika podchodzi do każdego i... Ej, wiesz co mam ci do powiedzenia? No. Nie no, tak serio to Maty tak... pija najbardziej. Nie, ja dałem Przemka. No. Tak. Najlepsze są dziewczyny, które się nie przyznają do tego, że pierdzą i palą takiego cichacza. Tak, jadowitego. Ciche są jadowite. I tylko, co tak brzydko pachnie? Tak, ofu, chyba szambo wybiło. Ale... Ja się kiedyś tak się strasznie spierdziałem, tak naprawdę takim smrodem najgorszym na świecie, jeszcze w szkole. I taka moja koleżanka właśnie powiedziała, że o, ale szamba śmierdzi, nie? I zamknąć okno. Lecimy kolejną rundę. Kolejny przedmiot, jest mały, zmieścił się tu w mojej dłoni. To Hani. Co to jest? To są golarki? To jest pojemnie, to jest uchwyt na golarkę. 3, 4. To nie są twoje, bo ty używasz wielorazowej. To nie są Bartka, bo używa takich tych. To są Patryka, bo to są takie wymienne. Ale to są też wielorazowe. No, ja używam jednorazówkę wiele razy, więc tego ma znaczenie. A to nie... Ostatnie. To dzisiaj bez spiny prawie. To jest najlepszym przyjacielem.
mogę dać wszystkich. Nie, ej, ale jedna osoba z typa, no. 3, 4. Tak. Sorry, ja daję siebie. Myślę, Wika, że to zdecydowanie można tak przyjść. Wika zdecydowanie. Myślę, że nie dasz. Według mnie Wika właśnie dla wszystkich nas jest takim właśnie taka mami. Tak? Nie, dla mnie jest chamska i jest wredna i wyciera mnie fluki i w ogóle. Dałaś mnie? Ale kochana. Dałem ci karty przyjaciela użyłem. A ty dałeś jego! Tak. Ale wszystkich was kocham i wszyscy jesteście przyjaciółmi. Ja też dałem Bartka dlatego, że po prostu jesteś taki, mam wrażenie, że a tu ci śniadanko da, a tu coś, tak zagada bez tak. No nie wiem, bo tak jakoś się to... Bartek jest takim kumplem po prostu, tak. A Wika jest taką psiapsi dla wszystkich. Tak. Ale mam wrażenie, że świeżo jesteś taką osobą, że gdyby coś się działo, to on by w sekundę przyjechał. I na przykład było coś takiego, że byliśmy raz w klubie i miałam mega dziwną akcję i świeżo potem ze mną chodził po tym klubie i szukał takiego jednego typa. I to mi pokazało, że okej, jest git. Kolejna rzecz też mieści się w dłoni. O Boże, to Bartka jak udaje kobietę na bank. Bardzo ciemny podkład. Okay. 3, 4. Hania, nie dostała ją ode mnie. Tak. Ale miałem Fausti, ale popatrzyłem, a Fausti jest taka jaśniejsza i zastanawiałem się między Wiką a Hanią, ale nigdy tego nie widziałem, to dałem Hanie. A wiesz czemu ja zapamiętałem? Dlatego, że jak byliśmy na odcinku, gdzie byliśmy swoimi rękami, na który Bartek zaprasza was serdecznie, tak. To wtedy nią rzuciłem. I to nie tak. Weszło do filmu, wziąłem i normalnie wywaliłem i stąd zapamiętałem, że jest taka jakby, wygląda jakby była poobcinana, nie? Jeszcze wilgotna, Wika mi dała ją ostatnio, jest bardzo fajna. Wybierz coś fajnego. Uwaga. Dobra, Gengar ją wczoraj jadł. Małe stópki. Nie przymieszaj! Nie. No dobra, przymierz. Przymierz. A zmień na te, zmień na te. O nie! Nie, oj, ale jak dymek poleciał. O, dobra, ściągam to. 3, 4. To są moje skarpety garniturowe, których nie noszę w ogóle. Ej, byłam pewna, że znała twoje skarpety i Gengar się nimi dzisiaj bawił i byłam pewna, że to są Bartka. Nie, ja byłem pewien, że to są Patryka, bo jedyne skarpety długie, jakie mam, to są białe. Kolejna rzecz. Nie, co? Powiedz mi normalnie. Co to za typa była? Kolejny? Czas na kolejny przedmiot znaleziony w losowym miejscu domu Jens. Tak jest, o to chodzi właśnie. Melatoninka? To ma problemy. Senokol. 3, 4. Wszystko. Austin. Patryka. Tak mi się wydaje, że moje. Patryka? No ja czasami mam takie etapy, że nie umiem zasnąć tak do 6 rano, więc wtedy po prostu biorę. Ale dawno tak nie miałem, więc nie pamiętam, czy moje czy nie. Kurde, ja dałem Fausti, ale w sumie Fausti chodzi tak o regularnych porach, więc tam raczej nie ma problemu z zaśnięciem. A ty mówiłeś o ostatnią, że brałeś melatoninę. Ja tak, tak, ale ja mam inną. Ja melatoninę to mam jeszcze z odcinka z niespania. Jeżeli wzięliście odcinka z niespania, zapraszam! Tutaj. Uwaga, jest to kolejna rzecz, która mieści się w dłoni. Łajdeczki! A nie, Sani! A weź tak wiesz, od miniaturki. O właśnie, bo tak o super, jeszcze zrobić okulary widzę właśnie z tego. Nie, nie możemy tak. Beka, tylko takie. 3, 4. Zmyłka, mój staniczek w pokoju Fausti! To jest mój. Nie. Serio? Wika, teraz nie i masz moje majtki od tego. Czyli to obydwie macie takie staniki w domu, w tym, ale to było z pokoju Fausty. Dobrze. Więc proszę państwa, ja dostaję punkt. Ja też! Ej, dobra, jak się ma punktacja? Uwaga. Jak się ma punktacja? Dobra, ja przegrałem. Ja o, wiem, jak kto się cieszy, co za... Wygrał, no jak kto inny. Kto wygrał? A kto liczył punkty? Kto liczył punkty? Doliczyłeś sobie. Uwaga, wiadomo kto ma najmniejsze miejsce, znaczy najmniej punktów. Bartek! No, no, ale to czemu co powiedziałeś ona? Wiadomo? Drugie miejsce od końca. Ja. Wiadomo. Faustyna! Co? Chciałem poddymić, każdy myślał, że to Patryk. Nie, policzyłeś. Nie, no możliwe. Ogólnie Bartek miał 6, Fausty miała 7, a Patryk ja 8. Ma 8. Miejsce trzecie. Hania! 9 punktów! Różnica pomiędzy pierwszym a drugim miejscem to aż 1 punkt! Pierwsze miejsce ma Bartek i drugi Wika. Gratulacje! Czyli wyszło kto najwięcej łazi nam po pokojach. No i oczywiście za pierwsze miejsce stówka. Proszę bardzo. I bardzo ważne.
zdrajcy. Oto proszę bardzo, karta zdrajcy, czyli wybieramy osobę, która musi sabotować swoją drużynę. Uwielbiam tą kartę, jest to mega... Mega fajna. O, tak uwielbiasz kartę, to masz, możesz sobie poczytać, wiesz? Jeszcze. No, wygrałem, dziękuję wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że taka kanapóweczka wam się podoba. Jeżeli tak, to wiecie co robić. Łapkujcie koniecznie i widzimy się jutro o 17:00. 85. Coś tam. 80. 80. 80.